Z historii ulicy Kościuszki jeszcze moja pamięć sięga, że był to układ komunikacyjny główny przechodzący przez miasto. Dzisiaj jest układ komunikacyjny przebudowany. Główny tranzyt przebiega obok ulicy Kościuszki. Natomiast ulica Kościuszki zaczęła nabierać charakteru deptaka. Niestety i substancja mieszkaniowa, jak i też drogowa była zniszczona. Chcieliśmy to miejsce ożywić, przywrócić do należytego stanu technicznego i po dłuższych konsultacjach z mieszkańcami, jak i też z projektantem, doszliśmy do wniosku, że należy wyzwolić taką strefę, gdzie będą mogli handlowcy otworzyć swoje sklepiki i prowadzić działalność gospodarczą, ale też, żeby mieszkańcy mieli tą strefę wypoczynku, jak i też miejsce do realizacji swoich różnych pasji czy zainteresowań, żeby mogły się odbywać występy. I projekt techniczny polegał na tym, że wytworzyliśmy dodatkową strefę mini amfiteatru i w ślad za tym, oprócz normalnych dni i normalnego targowania, są takie momenty, gdzie przychodzą szkoły, przedszkola, gdzie biblioteki czy Trzcianecki Dom Kultury organizuje różne inwenty.